nie było żadnych vlogów z koncertów. Dzisiaj jest specjalna okazja, pokażę wam kulisy dużych produkcji koncertowych, bo znajdujemy się w Krakowie przy Tauron Arenie. Dzisiaj przyjechałem z tymi oto panami. Kręcimy teledysk live'owy dla Nocnego Kochanka. I przy okazji zobaczę jeden z moich ulubionych zespołów, czyli zespół Sabaton w akcji. Także idziemy zobaczyć, co się dzieje na scenie, bo wydaje mi się, że zespół Sabaton właśnie się próbuje. Tutaj generalnie bez opisów na ścianach, gdzie co jest, byśmy się wszyscy pogubili, bo jest to naprawdę duży obiekt. W każdym razie sala wygląda tak. Ktoś tu dostał dzisiaj nową gitarę. Dostał to za duże słowo. Pierwsza siódemka w życiu. Tak. Jak się pan czuje? Bardzo dobrze. Znaleźć szybko ripostę na to, ale niestety się nie udało. No, wiesz, będą nowe numery dla kochanka z siedmiostronną gitarą na piątej płycie? Tak, nie będą. Dzień dobry. W ogóle niesamowita sytuacja, bo dzisiaj Krzysiek będzie gościnnie z Sabatonem śpiewał jeden z numerów, także właśnie trwa próba z tej okazji. Słuchajcie, no taki obiekt jak taka hala, Tauron Arena, to jest no obiekt, którym się można naprawdę zgubić. I dzisiaj postaram się pokazać wam, jak wyglądają właśnie kulisy takiego koncertu. Tutaj na przykład mamy pana, który się ewidentnie tutaj zgubił. W czeluściach Tauron Areny. Proszę zobaczyć, jak bogato jest na backstage'u. Zobaczmy. Zobaczmy to bogactwo. Nie wiem, co powiedzieć. Że tutaj, tak? Że tutaj. Dla sportowców. Dla sportowców. Psik. Poproszę. Proszę bardzo, taką plakietkę dostałem, AAA Sabaton. Także dzisiaj jest wszystko oficjalnie i ciekawe, bo no, chłopaki generalnie rzadko tak naprawdę supportują różne zespoły, no bo Nocny Kochanek, no umówmy się, to jest duży zespół. Jesteśmy po próbie dźwięku Sabatonu, teraz jest próba dźwięku Kochanków i później bramy, obiadek, koncert i tyle. No dobrze, obejdźmy sobie. No dobrze, obejdźmy sobie obiekt. Wychodzimy z backstage'u i ruszamy przepastnymi korytarzami Tauron Areny. Teraz aktualnie technicy Kochanków montują graty na scenie, a my zobaczmy, jak wygląda hala. Z strony produkcji naprawdę sporo osób się tutaj kręci, jest na scenie w tym momencie ze 20 osób. Wszyscy coś robią, a ja przeszkadzam, no w każdym razie naprawdę praca idzie do przodu, co nie, Murek? No idzie, idzie. Tak jak powiedział. Dzisiaj muszę przestrzegać o wiele większej ilości zasad, jeżeli chodzi o poruszanie się wokół sceny, ponieważ tak jak widzicie, jest tutaj zainstalowana pirotechnika i nawet przed sceną jest takie ustrojstwo, o, taka skrzyneczka tutaj. I z 1,5 metra jest naprawdę gorąco, także łatwo stracić brwi, łatwo o poparzenie, także no, trzeba po prostu znać zasady. I ja te zasady miałem przedstawione dzisiaj przez stage managera Sabatonu. Również tutaj chłopaki od Nocnych Kochanków powiedzieli mi, gdzie lepiej nie podchodzić. No i dzisiaj będę musiał po prostu mieć cały czas z tyłu głowy tą myśl, że tutaj nie podchodź, Maciuś, bo możesz zginąć. To jak widzicie, to jest naprawdę duża hala.
Podobno mieści się tutaj w okolicach 20 tysięcy ludzi. Dzisiaj będzie około 10 tysięcy, także nie wiem, czy to jest tak, że będą na trybunach, czy tylko płyta. Zobaczymy, przekonamy się o tym. W każdym razie, no, można tutaj sobie urządzić niekrótki spacerek i nawet raz nie obejść tego wielkiego obiektu. No naprawdę robi to wrażenie. Słuchajcie, jaka tu jest przestrzeń za mną. No tak, ja tam do sceny mam w tym momencie, myślę, że w okolicach 40 metrów. Także normalny, halowy, duży, olbrzymi tak naprawdę koncert. Olbrzymi w skali takiej halowej jednak, bo są koncerty dużo większe na 40-50 tysięcy ludzi, no ale to są już koncerty stadionowe. Dobra, rock'n'rollem, ale jeść trzeba. Chodźmy do pomieszczenia cateringowego. No słuchajcie, szameczka 10 na 10. Jeszcze trzeba dołożyć dokładeczkę tiramisu. Gdzie jest kawa? Przepraszam bardzo, długo pan będzie tutaj jeszcze okupywał tą... Przepraszam, ale ja po polsku to średnio. Mhm. Co tutaj się dzieje? Człowieku, Cadillac i dinozaur, najlepsza gra na świecie z czasów dzieciństwa. Możecie zwrócić uwagę, że generalnie dzisiaj klimat vloga jest taki mało koncertowy, no bo jednak powiem wam, że takie koncerty halowe mają mało w sobie takiego klimatu klubowego, trasowego i ciężko tutaj złapać taką atmosferę takiego koncertu, więc no ja osobiście nie wiem, czy bym się jakoś super najlepiej czuł. Co dam? Jest challenge, abyś objął rękami ten słup. Proszę pana. Sprawdźmy, czy to się uda. Uwaga. No właśnie tak dookoła mam zamiar, nie? Udało się, wiedziałem. Sukces, kolejny sukces. No, otworzono bramy, wchodzą ludzie. Właściwie biegną. Nigdy nie czaiłem tak naprawdę, dlaczego ludzie tak wcześnie pchają się na barierki. Rozumiem, że to nie jest miejsce, ale kurde, to jest 3 godziny stania bez możliwości pójścia do toalety, bez możliwości odświeżenia się. To znaczy, nie rozumiem, a jednocześnie bardzo, bardzo szanuję, bo to jest naprawdę duże oddanie, żeby mieć jak najlepszą pozycję, jak najlepsze miejsce na koncercie swojego ulubionego artysty, także spoko. A swoją drogą teraz widać w pełnej okazałości halę. To są zapalone górne światła, także można przynajmniej zobaczyć, gdzie się dokładnie znajdujemy. Generalnie pewnie ze względu na obecność zespołu Sabaton panuje tutaj klimat generalnie wojenny. Widziałem paru komandosów, widziałem również ninja. Nawet są sobowtórzy wokalisty zespołu. Czekajcie. No właśnie. Dobra, mam pomysł. Pójdźmy sobie do wejścia. Czyli do miejsca, z którego przychodzą ludzie. Tutaj mamy scenę, a tędy ludzie wchodzą na halę. Chodźmy dalej. I tutaj w zasadzie mamy już wejścia. Proszę bardzo, jesteśmy na zewnątrz. A przed halą już niemały tłum. Zobaczcie. Że ci wszyscy ludzie planują wejść do środka. Także wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że sala się dzisiaj dosyć porządnie wypełni. Kawka. Staram się wykorzystać jeszcze tą względną ciszę tutaj. Pokażę wam, jak wyglądają boki sceny tak naprawdę. Tutaj mamy scenę, a obok sceny wygląda to w ten sposób, że mamy tutaj tak zwane dead case'y, czyli puste case'y, które no, są niepotrzebne w trakcie koncertu. Tu jakieś mamy stanowiska awaryjne i teraz idziemy, proszę państwa, za scenę. Jesteśmy w tym momencie za sceną. Jest tutaj ciemno i ponuro.
i obchodzimy scenę dookoła. I z drugiej strony sceny mamy tylko przesłonięcie i nic tutaj się ciekawego nie dzieje. Mamy tutaj pustą przestrzeń, także to jest ta część, której widzowie normalnie nie widzą. Ale wam dzisiaj ciekawostki sprzedaję, chryste panie. No, na przykład idę sobie korytarzem, a tu takie sytuacje. Samotność w tłumie. Ma twarz. Pora koncertu Nocnego Kochanka. Mamy godzinę prawie 20. Chłopaki zaczynają, a ja się biorę do roboty, czyli kręcimy klip live'owy. A swoją drogą, jeżeli chcecie zobaczyć ten klip, on jest już dostępny, no to sobie sprawdźcie tutaj koniecznie. Mam nadzieję, że wyszło przyzwoicie. Ja jeszcze tego nie wiem. No, trzymajcie kciuki. Podobno było fajnie, było dużo ludzi, naprawdę, naprawdę... Czekaj, syn? Śpi? Tak, syn śpi. Niestety nie mógł być, bo był zajęty, nockę robił. Ma 2 lata, ale już musi pracować. Słuchajcie, to jest naprawdę duży koncert. Nie wiem ile... Chyba dwa tiry. Dwa tiry, zresztą one są ologowane Sabatonem. A oprócz tego chyba, z tego co widzę, są 2 albo 3 linery, trzy nightlinery, w których nocuje zespół i ekipa techniczna i cała produkcja. Także w sumie 5 ciężkich pojazdów, żeby zrealizować koncert jednej kapeli. Nie jest to najwięcej jak się da, ale jest to już sporo, mi się wydaje. Pracuję. Tak się kręci, widziałem. Na internetach. Cały dzień w telefonie po prostu. To wszystko ja kręcę. To są realia, to są realia. I tak to wywalę w edycji, także nie dowiedzie się o tym. Kurwa, to naprawdę wiatę, jak też tak zadumłaś z tą kamerą po skitu. Proszę mnie zaprowadzić na koncert Sabatonu. Proszę. Koncert Sabatonu. Faktycznie znalazłem tam Sabatona. Pójdziemy zobaczyć, jak wygląda stoisko merchowe na takiej hali. Ja podejrzewam, że stoisko merchowe Sabatonu będzie pokaźne. A tutaj, proszę państwa, znajoma twarz. Szymon, zespół Sunnata. Mamy tutaj merch. Nocny Kochanek, Sabaton, Avatar. Merch jest sprzedawany na 2 strony, także jest rozmach. Chociaż z drugiej strony, czy to jest aż taki rozmach? Umiarkowanie. Staram się opchnąć koszulkę menedżerowi Kochanków. On menadżerem? Tego nie puszczaj. Tak swoją drogą, sprawdźcie koniecznie zespół Szymona, zespół Sunnata. Chłopaki nagrywali u nas płytę 2 lata temu. Ja tą płytę miksowałem, masterowałem i produkowałem. I jestem bardzo zadowolony z rezultatów, także koniecznie ją sprawdźcie. Tutaj wam wklejam kartę. I mam nadzieję, że ten vlog w ogóle... I po wszystkim krótki ląd, może i jest niewielki za... Mocno zaciskam dłoń, mam stać jak ubra... Zadeła wróg! Zadełam wróg. O czym ja to mówiłem? Mówiłem o tym, że mam nadzieję, że udało mi się troszeczkę przybliżyć wam kulisy takich koncertów halowych. No niestety nie miałem dostępu do wszystkich miejsc w obiekcie, natomiast tyle, ile mogłem, wam pokazałem. I myślę, że to tyle na dzisiaj z mojej strony. To była czysta przyjemność, jak zwykle. Zresztą widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa!